My name is Dali Schechter, and I'm the VP Creative and Design at Mindspace. My team and I spend very long hours bringing Mindspace Kushiki to life and making it the amazing place that it is. So on behalf of the entire Mindspace team, thank you so much. W modelu design and build architekt i wykonawca działają jako jeden zespół przy udziale jednego projekt menadżera. Wyzwaniem dla nas było wykonanie biura opartego głównie na ścianach szklanych, zamontowanych bezpośrednio do deski podłogowej. Wymagało to od nas precyzyjnego wykonania połączeń deski oraz odpowiedniego wyprowadzenia instalacji elektrycznych w miejscach montowanych ścian szklanych. Ciekawym rozwiązaniem jest położenie na całej powierzchni biura deski olejowanej, która dodatkowo wprowadza ciepły charakter wnętrza. Mamy tu też ręcznie wykonane płytki cementowe oraz dużo surowego żelbetu, charakterystycznego dla hali koszyki. W biurze Mindspace zastosowano ciekawą strefę wypoczynkową, w której znajdują się wygodne kanapy czy na przykład budki telefoniczne. Ciekawie rozwiązaliśmy też kwestię akustyki pomiędzy pomieszczeniami a korytarzem. Zastosowaliśmy specjalne panele akustyczne tłumiące dźwięki. W biurze Mindspace klient może sam regulować poziom ogrzewania, chłodzenia oraz oświetlenia. Aby zapewnić odpowiednią jakość prac, konieczne są cotygodniowe koordynacje z klientem. Model ten bardzo przyspiesza pracę. Podczas gdy koordynowane są jeszcze ustalenia z architektami, możliwe jest już wykonywanie pewnych prac na budowie, co skraca termin zakończenia. Biuro Mindspace zostało wykonane w zakładanym harmonogramie, budżecie i jakości, którą oczekiwał klient.